Witam wszystkich, tu Lawoskor i zapraszam na Zagrajmy w KOTOR. Jeszcze tylko szybko awansuję Kandrusa. Tak. Myślę, że zręczność i postaram się zdobyć dla niego jakiś implant, bo pewnie będzie miał zaraz wybór cechy. Aha. Dobra, raczej... Tak, raczej implanty. Okej. No dobrze, pogadajmy jeszcze raz z Juturą, ponieważ przerwaliśmy, jak pamiętacie, z nią rozmowę. I spytajmy ją, jak można zyskać więcej prestiżu. No to już wiemy. Artefakty? Przydałaby się wtedy zona jakaś. There are a group of students who refused an order by Master Uthar to execute a group of civilians in the colony. Uthar declared that they were to be executed themselves, but the students escaped and fled before the order could be carried out. We are certain that they have not left Korriban. No doubt they have not gotten far and are simply in hiding. We just do not know where exactly. Okej, czyli jest jakaś grupa studentów, która zwiała z akademii. I am sure he would be most appreciative. Shall I go on? Tak, grupa studentów, która ukrywa się niedaleko akademii. Wiem, gdzie to jest, naturalnie. Poza tym to raczej nie jest łatwe, nie jest, przepraszam, nie jest trudne do odnalezienia. To nie jest ta, która nas wyzywała wcześniej w Dreżdę? I ona jest zbyt tego ufna. Be ruthless if you must. That is the only thing that will impress Uthar. The only other idea I can suggest to you is that you head into the Valley of the Dark Lords on the surface. There are ancient ruins there which can be explored. It's possible you might find some artifacts or information in them which would please Uthar. It's difficult to say for certain. Okay, no jeszcze spytajmy ją. About myself. Właśnie, o jej przeszłość. To powiedzmy swoją historię. Okej, jak chcesz. Ruiny. Tak, jest kilka grobowców Sithów właśnie w tej Dolinie Mrocznych Lordów. Tak, grobowiec Nagasha dała to miejsce, w którym rozegra się ostatni test naszej postaci na Sitha. Tak, tak. Okej. No tak z ciekawości. Szkoda. One night when the drunken worm had me alone in his chambers, I stabbed him and escaped the compound. I stole onto a cargo ship and was not discovered by the crew until they reached the next system. Dzielna osoba z tej Jutury. But that was fine by me. I was glad to be anywhere other than Slaheron. It was not luck that I was eventually rescued, of course. The Force was strong with me, though I didn't know that at the time. Not until the Jedi told me, that is. Czyli była w akademii? Perhaps another time. Is there something else you needed? Come on. I hope to see. Hey. Hello again. I trust. O właśnie. I would prefer not to discuss that. Oh come on. Why? There is no point. Have I asked you about your past? No, ja mogę, ale zobaczmy. Raczej ta opcja wypada. There is always harm in becoming too vulnerable. I will not be as weak as you desire. Is there something? Ale uparta. Hello again.
Ja chcę wiedzieć. Why? I see. You certainly have odd notions for one hoping to become a Sith. Okej. Tej opcji się nie spodziewałam, że ona zaskoczy. After escaping from Slaheron, I was found by the Jedi. They took me in and trained me, even though I was a bit older than most Padawan. Not really, no. I never progressed beyond Padawan. I had discipline, but no peace. And after my treatment at the hands of the House, czyli bez cierpliwości to raczej i spokoju była bardziej lepszym materiałem na Sitha. To fight for what I knew was right. The Jedi restrained me until I couldn't stand it anymore. They claim the dark side is evil, but that isn't so. Sometimes anger and hatred are so deserved and right. Sometimes things change because of it. No, not yet. But my anger has not diminished. Nor my desire to see change. The more time I spend with the Sith, the more I am certain that one day I will be able to fight as I must. I know okay. This may sound strange, but only my compassion. Nie, to w ogóle nie brzmi dziwnie, tak jak sama akademia, która pozwala studentom zabijać innych ludzi. Kompletnie normalka. Yes, of course. I mean losing my compassion as in holding back. But enough of that. I have talked about myself too much. Surely you are tired of it. Come back soon, my friend. Yay, mamy nową kumpelkę. Greetings, my friend. Come back soon. Okej. No, teraz możemy pozwiedzać więcej akademii. A jest to dosyć ciekawe miejsce. Zacznijmy może od tej odnogi. Cała budowa tej akademii to coś w rodzaju krzyżyka właśnie z takimi małymi odnogami. Właśnie, to jest Lashow, tak? Tak, Lashow. Z którą poleciła nam porozmawiać mistrzyni Jutura. You? I remember you from the colony. I can't believe you actually made it into the academy. Mam ukryte talenty. My name is Lashow. Remember it, for I'll be the one who earns the prestige to move on. Jasne. You'll have to be satisfied with next year, I suppose. Okej, opcja wyzywania na pojedynek nigdy nie skutkuje. To trochę dziwne, bo myślałam, że Sithowie, przynajmniej jeden powinien się zgodzić, przynajmniej jeden powinien być taki niecierpliwy, żeby zabić drugiego studenta. Ale najwidoczniej BioWare chciał pokazać, że Sithowie nie są bezmyślnymi maszynkami do zabijania, co nieco koliduje z tym, co wcześniej już widzieliśmy w Drażdę. I suppose I could use some help. The artifact I know of certainly won't be easy to take. But why should I work with you? Powiedzmy. Właśnie. Forget it. I never liked you to begin with, and I'm not about to work with you. So run along and get your own prestige. Spadaj. You? Złap cię. Help me get it? I don't know. I suppose. No, zobaczmy. Flattery, is it? Czyli ona łasi się na komplementy, a nie na logikę. Okej. Czyli bardzo mądra, Lashow. Okej, i mamy zadanie zdobyć holokron Sithów. W tym celu musimy pokonać matkę Tukatów. Wierzysz to? Ja myślę, że ten holokron będzie zawierać jakiś coś w rodzaju starożytnego bloga Sitha. A, dobra. Okej. Nie za długo? Kobieto, chyba nie grałaś nigdy w RPG, mam nieograniczony czas. Shardon. Tak. The name Shardan. Didn't I tell you that back in the colony? Maybe not. I don't work or play well with others. Thanks. Oczywiście to Lashow była tylko jedyną osobą, z którą można współpracować. Oj. You want to challenge me to a duel? I've got a lot more planned than giving someone like you a fair fight. I guess we'll meet.